Ameryce Południowej panikę wywołują tajemnicze światła. Jeden z nich się rozbił i niebo rozświetliła zielona łuna. Do akcji wkracza wojsko. Czemu próbują to zatuszować? Bliskie spotkanie Beatlesa. To UFO, choć nie wszyscy w to wierzą. Lennon twierdził, że jako dziecko został uprowadzony przez obcych. Złowrogi gość w bazie rakiet nuklearnych. Dezaktywuje pociski od tak, jeden po drugim. Jeśli istnieje technologia, która umożliwia sterowanie bronią jądrową, z taką inwazją nie poradzi sobie żadna armia. Sfilmowanie UFO zmusza rządy do ujawnienia, co wiedzą. UFO to zjawisko niewytłumaczalne, ale prawdziwe. Wiele widziano nad poligonami. Musimy zadbać o bezpieczeństwo lotów. A co, jeśli mają wrogie zamiary? Niesamowita technologia. Mrożące krew w żyłach spotkania. Tuszowanie spraw. Udowodnić niewyjaśnione. Wiele z opisanych wydarzeń nie zostało sfilmowanych. Zrekonstruowano je przy użyciu innych nagrań z tamtego okresu. 13 maja 2020 roku, marze Brazylia. Nocny spokój miasta sąsiadującego przez zatokę z Rio de Janeiro przerywa nagle coś niespodziewanego. Tysiące ludzi widziało dziwne, świetliste obiekty na niebie nad górami. Wielu nagrało to na telefonach i opublikowało w internecie. Widowisko wprowadza obserwujących w osłupienie. O mój Boże, co to jest? A potem rozpętuje się piekło. Nadleciały śmigłowce brazylijskiej armii i zepchnęły niezidentyfikowane obiekty w stronę lasu. Jeden z nich najprawdopodobniej się rozbił i niebo rozświetliła łuna zielonego światła. Nazajutrz robi się jeszcze dziwniej. Rano cały teren został oddzielony kordonem przez brazylijskie wojsko. Słychać było wybuchy i strzały. Nad miejscem unosił się dym. Zabili kosmitę. Podobno lokalna policja i dziennikarze nie zostali dopuszczeni na miejsce zdarzenia. A cywilne drony, które próbowały filmować, zostały zestrzelone. Od wydarzeń w Roswell w 1947 roku pojawiały się wzmianki o katastrofach UFO. Ale pierwszy raz było tak wiele materiałów dokumentujących zdarzenie. Są bardzo wyraźne nagrania wielu świadków, którzy sfilmowali obiekty lecące na niebie. Brazylijskie social media zawrzały, a administratorzy błyskawicznie usuwali z nich nagrania, twierdząc, że są sfałszowane. Ale czy tak wiele nagrań wykonanych przez tylu różnych ludzi może być sfałszowanych? Z pewnością zdarzyło się coś niezwykłego, ale co? Brazylia traktuje UFO wyjątkowo poważnie. W 1954 roku rząd oficjalnie uznał, że istnieją.
Od 2010 roku brazylijskie siły powietrzne muszą raportować o wszelkich niezidentyfikowanych obiektach. Taki obowiązek. Z rozkazu dowództwa obrony powietrznej mają piloci wojskowi, cywilni oraz kontrolerzy ruchu powietrznego. Wielu Brazylijczyków boi się obcych. Nie traktują ich jako przyjaznych badaczy z innych planet, ale jako śmiertelne zagrożenie dla ludzkości. Źródłem tego strachu mogą być wydarzenia z Colares we wschodniej Amazonii z 1977 roku. Mieszkańcy miasta zobaczyli UFO, które ich zdaniem były jak wampiry. Nazwali je Chupa Chupas albo ssawki, bo wysysały z nich krew. Znany badacz UFO, Jacques Vallée, potwierdził, że ze statków wydobywało się promieniowanie, które poraziło miejscowych mieszkańców i niektórych zabiło. Armia wysłała na miejsce grupę ekspertów, którzy orzekli, że było to masowe złudzenie. Miejscowi lekarze uznali to za próbę zatuszowania. Niejakiemu doktorowi Carvalho kazano okłamywać pacjentów na temat przyczyn ich obrażeń. A 20 lat później, w 1997, kapitan, który kierował operacją, ujawnił szczegóły, których nie było w oficjalnym raporcie. Urangi de Holanda mówił, że jego ludzie byli przerażeni i widzieli dziwne obiekty wyłaniające się i wpadające z powrotem do morza. W wywiadzie mówił też, że być może nie uda się dożyć mu 70 i że może zniknąć. Trzy miesiące później znaleziono go powieszonego na pasku. Jeśli 50 lat wcześniej próbowano zatuszować wydarzenia w Colares, nie dziwi brak wiary Brazylijczyków w wyjaśnienia tego, co miało miejsce w Marze. Sceptycy twierdzą, że mogły to być drony, skoczkowie z pirotechniką czy chińskie latarnie. Ale gdyby tak było, czemu nie potwierdzili tego operatorzy dronów ani spadochroniarze? Interwencja armii, udokumentowana licznymi nagraniami w internecie i zaprzeczenia powtarzane przez Straż Pożarną, policję, wojsko i rząd, świadczą o tym, że chodzi o coś więcej niż latarnie czy pirotechnika. Może dziwne obiekty były kontrolowane przez władze. Może to były testy pojazdów wojskowych albo jakaś tajna misja nadzorowana przez armię. Ale obiekty sfilmowały setki, jeśli nie tysiące ludzi. Brazylia to trzeci co do wielkości kraj na świecie o powierzchni 8,5 miliona kilometrów kwadratowych, w niemal połowie pokryty niezamieszkaną dżunglą. Przeprowadzanie tajnych testów w okolicach Rio de Janeiro wydaje się irracjonalne. Według mediów ani wojsko, ani władze nie zarejestrowały w tamtym dniu i rejonie żadnych niezidentyfikowanych pojazdów. Jednak sfilmowano znaczącą operację naziemną i powietrzną. Może to jednak były pojazdy z innego świata i władze utrzymywały to w tajemnicy, żeby uniknąć masowej histerii. Dotąd nikt tego nie wyjaśnił. Dlaczego?
16 marca 1967 roku. Baza nuklearna Malmstrom w Montanie, USA. Jeden z najpilniej strzeżonych obiektów wojskowych na świecie. Można stąd wystrzelić pociski w dowolne miejsce na Ziemi. To królewski klejnot USA, pieczołowicie chroniony. Ameryka ma ponad 31 tysięcy pocisków nuklearnych wymierzonych w cele rosyjskie. Są ukryte w silosach wokół bazy. Są umieszczone w ziemi pod ogniotrwałą pokrywą. Połączone są fizycznie lub elektronicznie z centrum kontroli wyrzutni. Tego ranka życie oficera dowodzącego zmieni się na zawsze. Robert Salas był zastępcą dowódcy jednostki rakietowej Oscar Flight, złożonej z 10 międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Jeden z członków załogi naziemnej zobaczył na niebie coś jakby gwiazdę lecącą zygzakiem. Na konferencji prasowej dotyczącej UFO w październiku 2021 roku Salas opowiedział o telefonie od ochrony bazy. Nie słychać silnika i samolotem nie da się tak szybko lecieć, skręcać pod kątem 90 stopni i zatrzymywać się nagle w miejscu, czy cofać. Brzmi to tak absurdalnie, że Salas traktuje to jako fałszywy alarm i odkłada słuchawkę. Ale telefon znów dzwoni. Był przerażony. Krzyczał do słuchawki, że widzi obiekt pulsujący pomarańczowym i czerwonym światłem. Strażnicy stali z wymierzoną bronią i czekali na moje rozkazy. Salas każe zabezpieczyć teren i kontaktuje się ze swoim przełożonym. Ale ktoś w tym czasie zostaje ranny i rozmowa zostaje przerwana. Salas opisywał sytuację wyrwanemu ze snu przełożonemu, kiedy rozległ się alarm. A zaraz po nim następny i kolejny. Sygnał alarmu mógł oznaczać tylko jedno, że pociski są zagrożone. Prawdopodobnie kontrolę nad nimi przejął obiekt unoszący się nad bazą. W końcu odleciał. Ale nie oznaczało to końca koszmaru załogi Malmstrom. Ekipy serwisowe pracowały całą dobę, żeby odzyskać kontrolę nad pociskami. Przez ten czas nie działały. Wszystkie silosy rozrzucone po różnych miejscach zostały odłączone od sieci. I wszystko wskazuje na to, że stało się tak przez interwencję UFO. Salas powtarzał tę przerażającą historię przez 55 lat. Ale może w ówczesnych, pełnych napięć czasach to było najwygodniejsze wyjaśnienie. Salas służył w kulminacyjnym momencie zimnej wojny. Arsenał nuklearny USA był sterowany za pomocą technologii analogowej, często przez zestresowanych ludzi. Błąd ludzki mógł doprowadzić do katastrofy. W październiku 1962 roku USA prawie wywołały wojnę z Rosją po tym, jak zauważono cień postaci wspinającej się po ogrodzeniu obiektu obrony powietrznej Duluth w Wisconsin. Zaalarmowano o możliwym ataku. Na pobliskim lotnisku ktoś nacisnął niewłaściwy przycisk alarmowy, a piloci bombowców byli gotowi zaatakować Rosję. Intruzem na ogrodzeniu okazał się niedźwiedź, a bombowce powstrzymał od wystartowania trzeźwo myślący urzędnik, który wjechał na pasy startowe. Zaraz
Zmęczeni i ulegający paranoi żołnierze nieraz brali światła na niebie za UFO. Na początku lat 80. zdarzenia podobne do tych z Malmstrom miały miejsce w bazie rakietowej w kontrolowanej przez Sowietów Ukrainie. Pułkownik Borys Sokołow twierdził, że obcy przejęli kontrolę również nad jego wyrzutnią. 4 października 1982 roku świadkowie zobaczyli na niebie dziwne światła i pojazdy w kształcie spotka. Według Sokołowa przejęły one kontrolę nad pociskami, ale tym razem nie wyłączyły ich, tylko przełączyły na tryb gotowości. Na ekranach oczom przerażonej obsługi pojawiły się kody uruchomienia. Kiedy UFO nagle zniknęły, systemy się zresetowały. Do Armagedonu nie doszło. Ale tego typu incydenty po obu stronach konfliktu kazały przypuszczać, że w zimną wojnę ingeruje ktoś trzeci. Pod koniec lat 60. Rosja i Stany Zjednoczone zawarły tajne porozumienie o informowaniu się nawzajem o dostrzeżeniu UFO, żeby uniknąć pomyłki prowadzącej do wojny nuklearnej. Jest bardzo wyraźne powiązanie między UFO a technologią nuklearną. Pytanie, co to takiego? Niektórzy eksperci wierzą, że stoi za tym jakaś inteligencja, która chce nas ochronić przed nami samymi, żebyśmy się wzajemnie nie powybijali. Może to tłumaczy niechęć urzędników Pentagonu do mówienia o incydencie w Malmstrom. Do zeznań Salasa, które jak zapewnia złożył w Departamencie Obrony, odniesiono się na posiedzeniu Kongresu w maju 2022 roku. Są zeznania, że widziano UFO, które pojawiły się nad wrażliwymi obiektami wojskowymi i weszły z nimi w interakcję. Kongresman Mike Gallagher chce poznać opinię ekspertów wywiadu USA na temat tych wydarzeń. Widziano świetlistą czerwoną kulę. Nie oceniam prawdziwości zeznań. Pytam, czy państwo o tym wiedzieli i co państwo sądzą o raporcie. Grupa badawcza do spraw UFO nie posiada tych danych. Ale wiedzą państwo o raporcie. Zdarzenie w Malmstrom stworzyło bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, ale specjalna grupa badawcza nie miała na ten temat żadnych informacji. Wedle mojej wiedzy nie analizowaliśmy tego wydarzenia. To był głośny incydent. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale mówiło się o tym. Powinniście byli to zbadać. Zbadalibyśmy, gdybyśmy dostali formalne zgłoszenie. O wielu rzeczach się mówi. Co znaczy formalne zgłoszenie? Zgłaszam to teraz, formalnie. Możemy wrócić do tego incydentu. Kongresman Gallagher nakazuje pilne zbadanie incydentu z Malmstrom z 1967 roku. Wreszcie zarządzono śledztwo i podano to do publicznej wiadomości. Jeśli istnieje technologia, która umożliwia sterowanie bronią jądrową, z taką inwazją nie poradzi sobie żadna armia. Spojrzałem w lewo i zobaczyłem to jakieś 100 metrów ode mnie. Mógłbym dorzucić kamieniem. Pomyślałem, że to UFO, choć w głębi duszy nie mogłem w to uwierzyć. To głos Johna Lennona, słynnego Beatlesa. Opisuje niezwykłe, bliskie spotkanie z 1974 roku, kiedy mieszkał ze swoją dziewczyną May Pang w Nowym Jorku. To był piątkowy wieczór. May zamówiła pizzę i wyłączyła klimatyzację, bo się ochłodziło.
John leżał nago na łóżku i myślał nad okładką na swój nowy album Walls and Bridges. Typowy wieczór pary, która wynajmowała mieszkanie przy 52. ulicy na Manhattanie. O 21:00 John podszedł do okna. Wyjrzał i zobaczył coś, czego nie był w stanie dokładnie opisać. Ciemny pojazd z błyskającymi białymi światłami na dole i czerwonym światłem na górze. John krzyknął do May, która natychmiast wybiegła na balkon. Zobaczyła, jak opisała, coś wielkości Learjeta. Dla przykładu rozpiętość skrzydeł Learjeta 35A z 70 roku to 12 metrów. Leciał bokiem, miał kształt spłaszczonego stożka. Stali nadzy i patrzyli na pojazd przez 10-15 minut. Przeleciał nad budynkiem sekretariatu ONZ i nad East River w kierunku Brooklynu. Zaraz potem Lennon naszkicował stożkowaty pojazd. W wywiadzie radiowym wyznał, że poprosił o pomoc przyjaciela. Poprosiłem go, żeby zadzwonił na policję i do gazet i zapytał, czy ktoś jeszcze coś widział. I pewna para zobaczyła to samo w tym samym czasie i miejscu, co ja. Ale choć Lennon twierdzi, że byli inni świadkowie, nikt inny nie złożył zeznań. Można by sądzić, że w takim zaludnionym mieście jak Nowy Jork będzie wielu świadków. Ale jest tam dużo zanieczyszczeń i wieżowce. W centrum można zobaczyć zaledwie skrawek nieba. Zatem nie dziwi, że ktoś mógł zobaczyć UFO z mieszkania przy jednej ulicy, a ktoś ulicę dalej nie widział nic. To oczywiście interesująca opowieść, ale wielu kwestionowało jej wiarygodność. Lennon mógł być przekonany, że widział UFO, ale obiektywnie nie jest idealnym świadkiem. Zdarzenie miało miejsce w czasie jego słynnego straconego weekendu, jak nazywał okres między 73 a 75 rokiem, kiedy nie był z Yoko Ono. Jak wielu innych sławnych tamtego okresu zażywał substancje psychoaktywne. LSD to syntetyczny narkotyk z grupy psychodelicznych. Jest silnym halucynogenem, który zaburza percepcję, nastrój i myślenie i wywołuje wizje zniekształcające miejsca i czas. W 1974 Lennon twierdził, że przeszedł na alkohol, ale efekty zażywania LSD mogą się pojawić w najmniej spodziewanym momencie. Może to rodzaj psychodelicznej retrospekcji, bo LSD jest magazynowane w płynie rdzeniowym i uwalnia się w czasie spalania tłuszczu. Zatem rodzi się pytanie, czy to był jeden ze słynnych odlotów Lennona po LSD. LSD może jednak wyzwolić coś więcej niż subiektywne halucynacje. W 2020 roku naukowcy odkryli, że substancje psychoaktywne mogą stanowić rodzaj portalu do innego świata. Uniwersytet Medyczny Johna Hopkinsa w Baltimore odnotował ponad 2,5 tysiąca przypadków, kiedy ludzie twierdzili, że po zażyciu DMT, związku chemicznego, działającego halucynogennie, podobnie jak LSD, spotkali istoty. Istoty, mali kosmici czy rodzaj elfów, pojawiały się po przyjęciu narkotyku i znakomita większość badanych zaręczała, że to nie był jedynie wytwór zaburzonego umysłu.
95% twierdziło, że istoty były świadome i rozumne, a 75% z tej grupy, że pozostawały z nimi nawet po ustaniu efektów działania narkotyków. Ale Lennon utrzymywał, że podczas spotkania z UFO był czysty i miał jasny umysł. Stanowczo to podkreślał. Był poniżej linii dachu i krążył wokół jak turysta. Miałem farta, że to widziałem. Zamurowało mnie. Opis Lennona przez lata pozostawał niezmienny. Poza tym był drugi świadek, May Pang. Miała zupełnie inną osobowość niż John. Była zrównoważona, nie piła i nie brała narkotyków. Jeśli to samo widziały dwie osoby w tym samym miejscu i czasie, trudno to podważyć, zwłaszcza jeśli nie były pod wpływem żadnych środków. Lennon był tego tak pewien, że na okładce albumu Walls and Bridges zamieścił napis „Widziałem UFO”. O mało go nie usunąłem, żeby nie uznali mnie za wariata, ale pomyślałem, przecież to widziałem. Nieważne, co pomyślą inni. Było tam, nikt nie potrafił mi tego wytłumaczyć, więc dla mnie to UFO. Spotkanie Lennona z UFO na Manhattanie w 70 roku mogło mieć związek nie z jego ówczesnym szalonym życiem, ale z jego doświadczeniami z dzieciństwa w Liverpoolu. W XX wieku w Liverpoolu często widywano UFO. W latach 60. miasto słynęło ze znanych dzieł muzycznych oraz z dziwnych, niewytłumaczalnych zjawisk. W 66 roku policjant Donald Cameron zobaczył światła nad St. Helens. Zgłaszano też dziwne przesunięcia czasu na Bold Street w centrum miasta. Działo się tak wiele niesamowitych rzeczy, że lokalna prasa spekulowała, że Liverpool jest swoistym trójkątem bermudzkim. 14 lat po spotkaniu z UFO w Nowym Jorku, May Pang zdradziła, co Lennon mówił jej o tym, co przeżył jako chłopiec w swoim rodzinnym mieście. W wywiadzie dla Merseyside Anomalies Research Association opowiedziała, że miał być porwany przez obcych i na skutek tego doświadczenia do końca życia wierzył, że jest inny niż większość ludzi. W 1980 roku Lennon został zamordowany przez niepoczytalnego fana Marka Chapmana. Stało się to w Nowym Jorku na 72. ulicy, kilka przecznic od miejsca, gdzie 6 lat wcześniej widział UFO. Ale nawet teraz, 40 lat później, jego spotkania z UFO budzą wątpliwości. Może po prostu uległ zbiorowej ufomanii lat 70. Prenumerował brytyjskie czasopisma UFO Magazine i latający spodek. Pytanie, czy tylko bardzo chciał zobaczyć UFO, czy naprawdę je widział. A skoro taki człowiek wierzył w UFO i życie pozaziemskie, dlaczego tak było? Czyżby wiedział coś, czego my nie wiemy? Marzec 2022 roku. John Greenwald z Black Vault zwrócił się do Departamentu Obrony USA z pytaniem, co im wiadomo o UFO. Oto jaką dostał odpowiedź. Raport sporządził Pentagon, siedziba Departamentu Obrony. Wcześniej widzieli go tylko wybrani członkowie Kongresu. Jest w nim pełno zaczernionych fragmentów. There are blackouts everywhere.
Czytamy w nim, co następuje. Najczęściej wymieniany kształt to zaczerniony. Widziano wiele zaczernione, które kształtem przypominały zaczernione albo zaczernione. Kształty UFO są najwyraźniej pilnie strzeżoną tajemnicą władz. Ale dlaczego tak się boją ujawnić te informacje? Widziano koła, dyski, cygara, rury, trójkąty. Takie same kształty od co najmniej 450 lat. W XVI wieku niemiecka Norymberga była ludną i bogatą metropolią. W kwietniu 1561 roku mieszkańcy miasta zobaczyli coś niezwykłego. Opisywali je jako kule i rury. Widziały je setki, a nawet tysiące ludzi, a były to czasy, kiedy człowiek nie potrafił zbudować latającego pojazdu. Wydarzenie uwiecznił miejscowy artysta. Jego drzeworyt przedstawia charakterystyczne bryły na niebie, koliste spotki i dziwaczne rury. Toczyły przerażającą powietrzną bitwę. Krążyły po niebie, czasem się zderzały, jakby walczyły i uderzały o ziemię, wzbijając słupy dymu. Świadkowie opisywali to jako rodzaj walki psów albo bitwy powietrznej. Ilustracja ukazała się w gazecie z tekstem Hansa Gleza, drzeworytnika i drukarza. Gleza opisuje, że po bitwie pojawiło się coś podobnego do czarnej dzidy, długiej i grubej, z czubkiem skierowanym na zachód. Bóg jeden wie, co to było. Tamtego dnia widziano pojazdy o trzech kształtach. Rury, kule albo dyski i trójkąty. Gleza pisał, że podobne obiekty pojawiały się na niebie już wcześniej i wierzono, że są znakami od Boga. W ten sposób ostrzegał wiernych, wzywał ich do pokuty i przebłagania jego gniewu. Drzeworyt jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych zachowanych obrazów XVI wieku. Wciąż nie wiadomo, co się stało tamtego poranka w 1561 roku. Ludzki wzrok jest zawodny. Może nas zwieść, stąd złudzenia optyczne. Znany psycholog Carl Jung zlekceważył drzeworyt, twierdząc, że przedstawia zwykłe zjawisko przyrodnicze, na przykład chmarę owadów. Jego zdaniem dawniej ludzie widzieli bogów, demony, smoki czy potwory, a w czasach współczesnych widzą raczej wytwory technologii, pojazdy obcych o ponadnaturalnych zdolnościach. Zatem chmara owadów mogła wydać się czymś nieziemskim, podobnie jak inne naturalne zjawiska. Zdaniem innych w Norymberdze miało miejsce zjawisko słońca pobocznego, gdy promienie słońca załamują się w kryształkach lodu w atmosferze. Te teorie nie tłumaczą jednak zadziwiającego zbiegu okoliczności. Najczęściej wymieniane kształty we współczesnych raportach o UFO to kula, trójkąt, owal i cygaro. Takie same jak na drzeworycie z Norymbergi. Czy to przypadek, że obiekty z drzeworytu tak bardzo przypominają te widziane i sfilmowane w XXI wieku? Na przestrzeni wieków UFO przedstawiane są konsekwentnie w tych trzech typowych kształtach. Więc czemu to tak wrażliwa informacja?
Kształt obiektu mówi wiele o jego właściwościach, o jego współczynnikach tarcia, aerodynamice, możliwych osiągach. A to są informacje tajne w armii i wywiadzie. Spekuluje się, że z kształtem związana jest tajna, zaawansowana technologia. Studnie grawitacyjne. Studnia grawitacyjna to różnica w przyciąganiu grawitacyjnym na danym obszarze. Spodek jest najprostszą studnią grawitacyjną. Cygaro to dwie studnie, a trójkąt – trzy. Studnie grawitacyjne jako źródła mocy są kojarzone z masywnymi ciałami kosmicznymi, jak nasze Słońce, utrzymujące planety na orbitach. Ale może bardziej rozwinięte cywilizacje potrafią manipulować tymi siłami na mniejszą skalę. Im większa masa w mniejszej objętości, tym większe przyciąganie. W końcu dochodzi do tego, że ta przestrzeń się rozdziera, jak tkanina z przestrzeni i czasu. Jakby suwak nie wytrzymał. Pojazdy o różnych kształtach mogą pochodzić z tych samych cywilizacji, ale być wykorzystywane do różnych celów. Ale może być alternatywny scenariusz, ten przedstawiony na drzeworycie norymberskim. Pojazdy mają różne kształty. Czy zatem należą do różnych frakcji? Nie wiemy. Bitwa nad renesansowymi Niemcami może obrazować agresję ścierających się ze sobą cywilizacji walczących o planetę. A ludzkość zredukowana jest do bezradnych gapiów. Rządy mogą się obawiać, że taka wojna może znowu wybuchnąć, w każdej chwili. Może ten obraz morderczej podniebnej walki to zapowiedź tego, co nas czeka. Ameryka. W nocy kamera bezpieczeństwa w sali gier rejestruje dziwną formę i niewytłumaczalne zjawiska. Ożywa stół bilardowy. A potem flipper. Dowody obecności złośliwego ducha. Klasyczne działania takiego ducha to przesuwanie przedmiotów, dziwne hałasy, dźwięk kroków. Tak dzieje się od tysięcy lat. Takie nadnaturalne zjawiska tradycyjnie wiąże się z wiarą w życie pozagrobowe. Ale ujawniony slajd prezentacji programu identyfikacji zagrożenia przestrzeni powietrznej Pentagonu dla wojskowych rzuca na to nowe światło. Slajd 9 jest zadziwiający. Wynika z niego, że tego typu nadnaturalne zjawiska to sprawka UFO. Tajny raport został odkryty i udostępniony przez blogera 6 sierpnia 2018 roku. Jego autentyczność potwierdził były szef programu zagrożenia przestrzeni powietrznej, Louis Elizondo. Sprawa jest delikatna, bo to oficjalny dokument rządowy, część oficjalnego raportu. Nie wiem, ile mogę powiedzieć. Z pewnością slajd jest autentyczny. Na początku slajdu jest mowa o zdolności wpływania na czynniki fizyczne i procesy poznawcze. I podane są przykłady. To oficjalny żargon dla zjawisk paranormalnych czy widm. Duchy to coś poza naszym wymiarem. To samo mówi się o UFO. Slajd mówi o przechodzeniu przez twarde powierzchnie. Duchy przechodzą przez ściany. Wedle powszechnych wyobrażeń, UFO to dziwne statki kosmiczne i istoty z krwi i kości z innych planet.
ale w wielu wypadkach zachowują się raczej jak duchy, a nie ktoś realny. W 2007 roku rząd francuski opublikował raport z miasta Cusack, gdzie dwoje uczniów zobaczyło UFO, kulisty statek z czterema czarnymi istotami, które przechodziły przez ściany, przepływały przez nie. Ale powiązanie między UFO i zjawiskami paranormalnymi odkryto już wcześniej. W 1995 roku pracujący dla rządu Robert Bigelow powołał National Institute for Discovery Science, organizację badającą UFO. Naukowcy odkryli związek między UFO a złośliwymi duchami. Nazwali to efektem autostopowicza. Polega to na tym, że ludzie, którzy widzieli UFO, mają potem doświadczenia paranormalne. Powtarzają się one przez dłuższy czas. Potwierdzają to zeznania. Nie dotyczy to tylko świadków. Niejaki Jim Axelrod zobaczył dziwne kule na niebie w stanie Utah. Kiedy wrócił do Virginii, jego żona zaczęła widzieć w domu duchy. Ich dzieci zobaczyły za oknem dwumetrowego wilka, który stał na tylnych łapach i długo im się przypatrywał, a w końcu uciekł. Wciąż na dwóch łapach. To na pewno nie było coś normalnego. Te zjawiska wydają się nieprawdopodobne, ale doświadczyło ich wielu ludzi, więc nie można ich brać za wytwory wyobraźni. Te doświadczenia tak bardzo wpływają na rzeczywistość, że wywołują nie tylko halucynacje, ale i rzeczywiste wydarzenia. Dla wielu łączenie UFO ze zjawiskami paranormalnymi jest przesadą. Naukowcy i parapsychologowie szukają bardziej konwencjonalnych przyczyn zjawisk nadnaturalnych. Chris French, parapsycholog z londyńskiego Goldsmith College, twierdzi, że jest logiczne wytłumaczenie dla wielu takich zjawisk. Hałasy to szum wody w rurach czy grzejnikach. Płomienie – skutek zwarć elektrycznych. A przesuwanie się przedmiotów może być spowodowane wadami konstrukcyjnymi, aktywnością szczurów czy ptaków, albo niewielkimi trzęsieniami ziemi. Michael Persinger z Lauretanian University twierdzi, że ultradźwięki pobudzają aktywność płatów skroniowych mózgu, co może wywołać obraz upiornej postaci. Zespół ze Stowarzyszenia Uniwersytetów Azji i Pacyfiku doszedł do wniosku, że elektromagnetyzm może wywołać efekty uznawane za nadnaturalne. Niektórzy specjaliści uważają, że istnieje dziedzina nauki, która może wyjaśnić zjawiska paranormalne. Fizyka kwantowa bada zachowania na poziomie atomowym i subatomowym. Obiekty zachowują się tam inaczej niż reszta świata fizycznego. Ze slajdu 9 wynika, że zjawiska obserwowane na poziomie kwantowym są wykorzystywane przez UFO. Przekonanie to podziela laureat Nagrody Nobla, profesor Brian Josephson. Twierdzi, że zjawiska paranormalne mogą być postrzegane jako splątanie kwantowe. Szalona teoria, ale już akceptowana przez naukę. Co ciekawe, slajd 9 sugeruje, że rząd USA ma już pewną wiedzę na temat tych mechanizmów. Wspomina, że Departament Obrony kontroluje obiekty, gdzie miały miejsca takie wydarzenia i że był zaangażowany w podobne eksperymenty w przeszłości. Wielu rzeczy nie rozumiemy.
I wiele powinniśmy próbować zrozumieć. Kto wie, co się dzieje w amerykańskich tajnych laboratoriach i obiektach wojskowych? Może nie chcą, żebyśmy się dowiedzieli. Tekst Katarzyna Miszczak, czytał Marcel Borowiec.